Opowiedz nam historię. Powiem wam historię o powstaniu listopadowym. Zanim wam opowiem o tym, co się niewątpliwie rozpoczęło w listopadzie, muszę wam kilka spraw wytłumaczyć. Bo cóż, historia to taki pociąg zdarzeń, nastrojów, połączonych ze sobą jak wagoniki. Otóż tak się zdarzyło w historii Polski, że zabrano jej, czyli Polsce, no i też Polakom, państwo. Po prostu Polska przestała istnieć na mapie Europy. Nie można było znaleźć na tej mapie kraju z taką nazwą, choćby się lupę wzięło do ręki. Co wcale nie znaczy, że nie było Polaków, czyli ludzi, którzy mówią i myślą po polsku, tworzą polskie książki, piosenki, kochają Polskę. O nie, byli, ale mieszkali nie w swoim państwie, a w trzech różnych państwach, które to właśnie zrobiły tak, że zabrały sobie po kawałku Polski, wzięły ją pod swój but. A inni opowiadacze, a także w szkole, mówią, że pod zabór. I to były takie państwa buty. Prusy dziś nazywają się Niemcy, Austria dziś też się nazywa Austria i Rosja. Dziś też się nazywa Rosja. Najwięcej sobie wzięła, no nie uwierzycie, Rosja. To był sarkazm czy ironia to, no nie uwierzycie? Ale oprócz tego, że Polski nie było na tej mapie, to te państwa buty chciały, żeby ten ich kawałek Polski był pod ich władzą, a więc Polacy mieli mieć tam mało do powiedzenia w sprawie rządzenia. Zatem Polacy nie mieli za dużo wolności, a Polacy bardzo zawsze lubili wolność, więc nie chcieli się z tym pogodzić. I gdy tylko zdarzała się okazja, to próbowali spod tych butów się uwolnić. Do ataku! O, już będzie o tym powstaniu z listopada? Nie, jeszcze nie. Jeszcze będzie troszkę o Napoleonie i carze. Jakiś długi ten pociąg i ma dziwnych pasażerów. Kto to był ten Napoleon i car? No więc zacznijmy od Napoleona. To był cesarz Francji i w pewnym momencie on chciał sobie zawładnąć Europą, światem. A, co i raz się taki trafia w historii. I Polacy stwierdzili, że to dobra okazja, żeby się podczepić do tego Napoleona, bowiem on walczył akurat z państwami butami, które uciskały Polskę. No, ale Napoleonowi nie wyszło. I głównie to poniósł porażkę w Rosji. Tak, tak, ta Rosja to jest twardy orzech do zgryzienia. Wielu połamało na nim zęby. Napoleon też. Tak w przenośni. Za to tyle tych Francuzików. Czemu nie można się dostać do Kowala? Nie wiesz? Cesarz Napoleon przyjechał do naszego Janka Kowalskiego. A czemu to? Nie mają swoich kowali? Mojemu siwkowi odpadła podkowa. Ja tu z reklamacją przyjechał. Cesarz nie z koniem przyjechał, tylko ze sobą. Ząb go boli. Podobno mu się ułamał w Rosji, a on bardzo dba o zęby. Ma taki cały neseser, w którym ma dłutka, wykałaczkę z drewna bukszpanowego i pozłacaną szczoteczkę i... Co to jest neseser? Co to jest wykałaczka? Co to jest szczoteczka? No powariowali ci ludziska na stanowiskach. Prrr, siwek, prrr. Ja przepraszam, ale dlaczego on szedł do Kowala, jak go ząb bolał? Ten Napoleon? Takie były czasy. Ojej, już pani jest troszkę nudna z tym tekstem.
każdym bądź razie, gdy już Napoleon poniósł porażkę w tym zdobywaniu świata, różne ważne państwa Europy ustaliły w stolicy Austrii, Wiedniu, jak ta Europa ma wyglądać po tym rozrabianiu pana Napoleona. I jak Polska na tym wyszła? No, nie najlepiej, ale i nie najgorzej. Nadal niestety pozostała pod butami trzema, ale miała dostać takie jakby państwo z resztek tego, co Napoleon tam potworzył, i to państwo zostało nazwane Królestwo Polskie. O, no to coś tam było na tej mapie wtedy. Ale tak naprawdę miał tym królestwem rządzić car. O, jest ten drugi, zanim będzie o listopadzie. No tak, tak. Car, czyli władca Rosji. I to królestwo miało mu być podległe, ale miało mieć swój rząd, swój sejm, swoje wojsko, monetę. Troszkę tej wolności było. Co nie znaczy, że Polacy się tym zadowolili. Po pierwsze, nadal były inne zabory, ten pruski, ten austriacki, a po drugie, Królestwo Polskie nie obejmowało wszystkich ziem, które sobie wzięła pod swój but Rosja. Były ogromne połacie. Ale fajne słowo. Gdzie Polacy mieli tej wolności tyle, co kot napłakał. A jak się w pewnym momencie zmienił car na takiego, który delikatnie mówiąc nie przepadał za Polakami, to zrobiło się wręcz okropnie. W tym rosyjskim bucie, tfu, zaborze, ten nowy car miał w sumie fajne imię – Mikołaj. Ale wiecie, co mówił o swoich uczuciach do Polaków? Że nienawidzi tych Polaków, którzy się przeciwko jego władzy buntują, i pogardza tymi, którzy mu służą. A, jeszcze to był taki czas, nie tylko na terenach tych butów, ale w ogóle w Europie, gdy różni poeci, muzycy, pisarze tworzyli tak zwane romantyczne utwory, pełne miłości i wolności. I miłości do tej wolności. I na przykład, może znacie chłopaka, Adaś Mickiewicz, poeta z Litwy, która właśnie była kiedyś połączona z Polską i tworzyła z nią to państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów, która to Rzeczpospolita została pokrojona na trzy kawałki przez zaborcze państwa. I ten Adaś to ostro walił w Rosję i w to, że ona zabiera wolność takim jak on, Polakom, bo on się czuł Polakiem, choć jego najbardziej znany utwór zaczyna się od słów: Litwo, ojczyzno moja. Więc jak Mikołajek zaczął ostro w tym królestwie się rządzić, zaostrzał cenzurę, opowiadałam w innych opowieściach, co to jest cenzura, to się naprawdę jeszcze bardziej Polacy zdenerwowali. Byli tacy, którzy spiskowali, czyli potajemnie wymyślali, jak obalić cara. Nawet chcieli go zabić, jak przyjedzie na koronację do Polski. No dobra, chłopaki, musimy ustalić, jak to robimy. Trzeba zabić cara, no i jego żonę i dzieci, bo tak to się robi. Co? O nie, ja w to nie wchodzę. Nie zabiję Szarlotki. Jakiej Szarlotki? O czym ty mówisz? No, żona cara Mikołaja ma na imię Charlotte. To od niej jest nazwa Szarlotka. Jakiś francuski kucharz zrobił dla jej szwagra cara Aleksandra. Ale jak miała się nazywać Aleksandrówka, to wzięli nazwę Szarlotka. A co to jest Szarlotka? Nie wiesz, kochanie, upiekłaś już, przyniesiesz nam spróbować. Proszę, jeszcze ciepła, a tutaj bita śmietana. Proszę się częstować. Ale już to niebo w gębie. O czym to ja mówiłem? Już nie pamiętam. Przepraszam.
Przepraszam, ale to prawda, że nie zabili cara z powodu jakiejś szarlotki? No nie, to taka scenka jest. Ale to prawda z tą nazwą szarlotki. No dobra, niech będzie. Byli też tacy, jedni najważniejsi to byli z Kalisza, którzy chcieli tak oficjalnie, bez ukrywania i spiskowania, zawalczyć o wolność, o to, żeby nie było tej cenzury i żeby te ziemie wcielone do Rosji przyłączyć do Królestwa Polskiego, które miało więcej tej wolności. Ale car nie miał zamiaru ani gadać z tymi z Kalisza, ani pozwolić się zabić. Jedni z tych spiskowców byli z takiej szkoły wojskowej podchorążych w Warszawie. Mieli siedzibę w Łazienkach, w tym parku, fajnie, prawda? Szefem tego spisku w szkole w Łazienkach był Piotr Wysocki. Przepraszam, ale tu strasznie dużo się dzieje. Spisek, Piotruś, car, Kalisz, a kiedy będzie ten listopad wreszcie? No już, jest wrzesień, no to zaraz. W gazetach właśnie, w gazetach polskich piszą, że Belgowie się zbuntowali przeciwko temu, żeby Holendrzy nimi rządzili. I jeszcze potem poszła plota po Warszawie i dalej, że car Mikuś chce polskie wojsko wysłać razem ze swoim rosyjskim, żeby tych biednych Belgów zmusić do spokoju i może nawet pozabijać. O nie! No jak to tak? Polacy mają walczyć z tymi, którzy tak jak oni chcą być wolni? No nie, tak nie może być. Piotruś Wysocki. O, już mamy przedostatni dzień listopada. Mogę też podać rok, a co mi tam? 29 listopada 1830 roku. A więc ten Piotruś tego właśnie dnia mówi do kumpli: teraz albo nigdy. To było w budynku tej szkoły w Łazienkach. No i chłopaki ruszyli do ataku. Najpierw chcieli zabić księcia Konstantego, brata cara Mikusia, który był szefem wojska w Królestwie Polskim. Ale Konstanty najpierw schował się w sypialni żony, potem chyba pożyczył od niej sukienkę i zwiał w tej sukience i udało mu się uciec. A zatem Piotruś i jego kumple idą dalej z tą walką, robią powstanie, no ale muszą mieć szefa, jakiegoś generała. I tutaj troszkę im nie szło, bo nie mieli żadnego planu. Chodzili, szukali jakiegoś generała, który by zechciał wskoczyć na to stanowisko szefa powstania, ale ci generałowie jakoś się nie pchali. Mówili, że to powstanie nie ma szans, że jest bez sensu. No powiem wam, dla niektórych generałów to kręcenie nosem na taką posadkę źle się skończyło, bo 6 generałów zostało zabitych. Jak dla mnie to straszne. Ale wiecie, to były takie rewolucyjne czasy. Nie znasz dnia ani godziny, gdy ci głowa poleci. U nas to jeszcze był spokój. Francuzi to se szaleli z tym pozbywaniem się głów tych, którzy nie chcą robić rewolucji. No dobra, ale wtedy, w tą listopadową noc, to w Warszawie zrobiło się naprawdę ostro, można powiedzieć rewolucyjnie, bowiem przyłączyła się do chłopaków Piotrka zwykła ludność Warszawy. Napadli na arsenał, zdobyli broń i może, gdyby taka uliczna awantura się nie zrobiła, to by powstanie listopadowe w ogóle nie było powstaniem, tylko takim listopadowym, jednodniowym buncikiem. Czym? Bucikiem? No nie, buncikiem, czyli małym buntem. Aha. A
Tak, rosyjskie wojsko musiało czmychać z Warszawy, tak jak ten Kostek w sukience żony. Nie, oczywiście. Ci żołnierze nie uciekali w sukienkach. No to różni ważni panowie zaczęli myśleć, jak to dalej pociągnąć. Nie można przecież tak ludzi zostawić. Ale musicie wiedzieć, że ci ludzie to byli owszem mieszkańcy Warszawy, ale przede wszystkim szlachta. Nie było tam w ogóle chłopów, ale jeszcze do tego wrócę. Zebrał się Sejm, ogłosił powstanie, utworzono rząd z panem Adasiem Czartoryskim na czele. Szefem powstania został Józef Chłopicki, generał. No i co ten generał zaczął robić? Z jednej strony starał się rozbudowywać polskie wojsko, kazał swoim asystentom szykować plany walki, ale z drugiej strony chciał pogodzić się z carem, dogadać, w sensie, że car da trochę więcej wolności królestwu, dołączy do niego trochę tych ziem zabranych i jakoś to będzie. Ale car ani myślał dogadywać się z Polakami, którzy mu się zbuntowali. On ich nienawidził przecież. Więc Sejm zdecydował o tak zwanej detronizacji cara, czyli zepchnięciu go z polskiego tronu. No to cara wkurzyło totalnie i to oznaczało wojnę polsko-rosyjską. Pomyślcie, to było jak walka konika polnego z lwem. Lwy takie szlachetne mi się wydają. Żal mi je do Rosji porównywać. I przyszedł czas na bitwy. Żołnierzy polskich było 2 razy mniej niż rosyjskich. Dowódcy polscy trochę się mieszali w rozkazach, więc wydawało się, że Polacy od razu przegrają z Kretesem. Ale nie. Polacy zwyciężali w bitwach z Rosjanami, których nazywali Moskalami. Tam pod Warszawą, kiedy Wisła płynie, rozłożył się Moskal świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie, na polskiej krainie, na polskiej krainie. Dość krwawa i ostra bitwa odbyła się pod Olszynką Grochowską. To jest teraz część Warszawy. I tam udało się Polakom odeprzeć Rosjan i nie wpuścić ich do Warszawy. Wprawdzie Polacy też musieli robić odwrót i ta bitwa była, można powiedzieć, nierozstrzygnięta, ale w sercach wielu polskich patriotów to było bardzo ważne wydarzenie. Na przykład w rodzinach tych, którzy walczyli wtedy o tę Olszynkę, noszono krzyżyk z drzewa olchowego ze złotą tabliczką, na której była data bitwy i nazwa Olszynka. Pewien znany poeta, autor sztuk teatralnych i też malarz wspaniały, jeden z moich ulubionych, napisał sztukę o tytule Warszawianka, która działa się w czasie tej bitwy. Ten poeta nazywał się Stanisław Wyspiański i żył już wiele lat po powstaniu listopadowym. Można powiedzieć, że ta bitwa pod Olszynką podgrzewała Polaków przez wiele lat, wzbudzała w nich patriotyczne uczucia. No bo zdradzę wam już teraz, żebyście się nie denerwowali, że to powstanie, które zaczęło się, gdy liście już prawie wszystkie opadły, się nie udało. Nie wypaliło, nie dało Polsce wolności, czyli nie zrzuciliśmy tego ruskiego wrednego buta z mapy i duszy Polski. No bo przyszła wiosna i coraz gorzej szło Polakom w kolejnych bitwach, a najgorsze, że wciąż ci dowódcy sobie nie radzili i jeszcze nikt z państw europejskich
nie poparł Polski. Polacy byli samiutcy w tej swojej gorącej walce i nie mieli szans z lodowatym, wrednym i silnym carem. Chociaż zaraz, to nie znaczy, że nie mieli żadnego poparcia w tak zwanej opinii publicznej. Oj, wręcz przeciwnie. Ludzie w Europie, można powiedzieć, oszaleli na punkcie Polski i jej walki z wredną Rosją. Tak, kojarzy wam się może to z dzisiejszymi czasami, gdy jeden kraj dzielnie i niestrudzenie walczy z kimś bardzo podobnym do cara. I ten ktoś też jest szefem Rosji. I wtedy, w czasie powstania z listopada, było dużo ochotników, którzy szli walczyć u boku Polaków. Węgrzy, Francuzi, Niemcy, na przykład 100 wojskowych niemieckich chirurgów zgłosiło się do pomocy na rzecz Polaków. A oprócz tego jeszcze było sporo w innych krajach oczarowanych polskim powstaniem tak zwanych artystów. Jeden znany poeta angielski to powiedział, że napisał tak piękny poemat o Polakach i ich walce. Ale to może chodźmy na chwilkę do teatru i wam opowiem. Ale to prawdziwa historia. O nie! Panie Alfredzie! Co się stało? To jest Alfred Tennyson, znany angielski poeta. O, mój poemat o Polsce był na 100 wierszy. I co się z nim stało? Pokojówka użyła go do rozpalenia ognia. O, no! I jeszcze ważna sprawa, o której trąbią i w szkole, i nie tylko. Do powstania listopadowego nie przyłączyli się chłopi, a ich w Polsce było najwięcej. Ale powiem wam szczerze, nie dziwię się tym chłopom ani trochę. Oni po prostu byli fatalnie traktowani i przez szlachtę, i przez cara. Dla nich to był jeden pies, jak mówiła moja babcia. Po prostu chłopi mieli mnóstwo roboty, jak to ja mówię, po kokardy. Często nie mieli co do garnka włożyć, a tu jakaś zawierucha, że ma być wolna Polska. Jaka Polska? Oni nie za bardzo wtedy czuli, że to będzie wolna, dobra Polska dla nich, dla chłopów. I mieli rację, bo większość szlachty chciała tej wolności dla siebie, a chłopi niech dalej sobie harują na rzecz szlachty. No, nie wszyscy byli tacy, bo niektórzy szlachcice mówili, że tak nie można z tymi chłopami postępować, żeby oni byli tacy wykluczeni. No dobra, panowie, trzeba tutaj coś ustalić w związku z chłopami. Może zrobimy tak, że za to, że będą brali udział w powstaniu, to damy im ziemię na własność. Czy pan oszalał? Jeszcze będziemy takich rozpuszczać jak dziadowski bicz. No ja wam mówię, że przyjdzie kiedyś taki kubuś szela i narozrabia. A skąd pan to wie? Ze szkoły. Na lekcji historii było, bo ja z przyszłości jestem. Ale musiało jeszcze więcej przybyć tych mądrych szlachciców i upłynąć więcej czasu w historii, żeby ci chłopi się poczuli Polakami i chcieli wolności dla Polski.
No dobra, to wracamy do tych bitew. Polskie wojsko było nawet dobrze wyszkolone, zresztą w dużej mierze przez tego Konstantego, co w sukience żony uciekał, bo on to miał fioła na punkcie zabawy żołnierzykami. Ale Konstanty oczywiście pozostał po stronie rosyjskiej, ale i tak nie za bardzo się przydał carowi, bowiem umarł na cholerę. To taka choroba, nie tylko słowo wypowiadane, gdy nam się przewrócą wszystkie klocki Lego albo nadepniemy na klocka Lego. Au! Nadepnęłam na klocek! Kto tu zostawił te klocki? Cholerka jasna! To ty, mamo! Kiedy budowałaś ten pałac kultury? Ano tak! I na tą cholerną chorobę sporo rosyjskich żołnierzy poumierało i przez to, a może raczej dzięki temu, powstanie jeszcze trwało, bo Polacy mogli sobie pozbierać więcej ludzi do walki, podszkolić się, zanim nowych, zdrowych żołnierzy car powysyłał na Polskę. Ale i tak było kiepsko z szansami na zwycięstwo Polaków. W maju na wiosnę rozegrała się bitwa pod Ostrołęką, gdzie Polacy przegrali. I potem było już z górki, a raczej pod górkę. Jeszcze do września toczyły się walki dzięki temu, że Litwa się przyłączyła i tam też rozwalali ruskich jak mogli. A i wiecie, kto zasłynął wtedy tam na Litwie jako dowódca i waleczny żołnierz? Pewna pani. To była totalna nowość. Kobieta, żołnierzem i jeszcze dowódcą? Nazywała się Emilia Plater. Może kojarzycie? O, Emilka to była niepospolita kobieta jak na tamte czasy. Była wychowywana z chłopakami, swoimi kuzynami, więc i na koniu, i z szablą sobie świetnie radziła. Dużo też czytała i była po uszy zakochana w Polsce i w idei jej wolności. No to jak nie iść do walki, gdy wybuchło powstanie? No jak? A nie było jej łatwo, bo raczej szefowie powstania nie mieli doświadczenia w kwestii bab walczących na wojnie, więc nie chcieli jej dać ludzi do walki, nie wiedzieli, gdzie ją przydzielić. No to sama sobie zorganizowała oddział i ruszyła z Wilna. Niestety nie posłużyły jej trudy wojenne i zmarła już po zakończeniu powstania. Chociaż ona się nie poddała nawet po jego zakończeniu i dalej z jednym z kuzynów szła na Warszawę i chciała walczyć. Adaś, ten poeta, o którym wam opowiadałam, Mickiewicz, to w końcu nie walczył w powstaniu. Jakoś się zagapił, no albo akurat poemat pisał. I miał chyba wyrzuty sumienia z tego powodu, że tą szabelką nie wywijał. To chociaż piórem powywijał. I o Emilce tak pięknie napisał, że ją rozsławił jeszcze bardziej. Bo i tak ludzie o niej gadali i podziwiali, i to w całej Europie. Stefan, czytałeś ten ostatni wiersz Adasia Mickiewicza? Dobry jest. Który? Ten Śmierć pułkownika? Tak, tak, czytałem. No, świetny, świetny. Podoba ci się? Może damy do naszego biuletynu? No pewnie, pewnie. To ważna sprawa jest, no. Facet, kurczę, walczył i zginął. Facet? Czytałeś do końca? No nie, bo mi się te okulary zabrudziły. No to może przeczytaj mi do końca. Dobrze. Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze ma lica, jaką pierś, ach, to była dziewica, to Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców, Emilia Plater. No to wiesz, Janek, ja nie wiem, czy to pójdzie. Ja nie wiem, czy to pójdzie, jak to jest o babce, wiesz? No nie wiem.
No dobra, to wiecie już, że powstanie listopadowe się skończyło, ale jak i kiedy i co było dalej? Skończyło się szybciutko. W 2 dni we wrześniu rosyjscy żołnierze zajęli Warszawę i stolica musiała się poddać, a potem to już reszta kraju. Koniec i kropka. Z tym, że ta kropka to raczej jedna wielka czarna smuga, bowiem car postanowił pokazać Polakom, gdzie raki zimują, jak to się mówi, i okropne czasy się zaczęły. Tych powstańców, którzy nie pouciekali do innych krajów, a sporo uciekło, kazał zesłać na Syberię. Kojarzycie tę nazwę? Oj, rosyjscy władcy, czy to car Mikuś, czy potwór Stalin, bardzo sobie upodobali Polaków tą Syberią męczyć, gdzie zimno i straszno. Oprócz tego car kazał swoim ludziom pilnować Polaków na każdym kroku. Wszędzie byli rosyjscy donosiciele, tak zwani szpicle. I jak tylko ktoś próbował zacząć wypowiadać słowo wolność, to już mógł wylądować w więzieniu. A żeby miał gdzie zamykać Polaków, to car kazał wybudować w Warszawie cytadelę, więzienie straszliwe, żeby czerwone cegły tego budynku przypominały, że w każdej chwili nieposłuszni carowi Polacy mogą się tam znaleźć. I cele cytadeli zapełniały się Polakami przez dziesiątki lat. Car kazał też gnębić polską kulturę, religię katolicką, wyznawaną głównie przez Polaków. Chciał nawet jej zakazać, ale nie chciał sobie psuć układów z papieżem. A, i jeszcze chciał wprowadzić cyrylicę do Polski. Zamiast alfabetu naszego, poprzerabiać polskie literki na te znaczki, które są w języku rosyjskim. To też na szczęście mu się nie udało, bo ktoś mu powiedział, że to za dużo roboty z tym będzie, bo Polacy mają niektóre głoski inne, no i chyba nie było chętnych do takiej czarnej roboty. Czy zatem można powiedzieć, że to powstanie to było bez sensu, zepsuło nam historię, tylko gorzej było Polakom? No, nie było za wesoło później, ale już o wierszu Adasia o Emilce mówiłam i o Stasiu Wyspiańskim i jego sztuce Warszawianka. To były takie jakby paliwa do walki w kolejnych różnych trudnych momentach historii, gdy jakieś buty właziły Polsce na głowę. A tam w tej sztuce Warszawianka była pieśń zatytułowana Warszawianka, którą przez lata Polacy śpiewali ze wzruszeniem i entuzjazmem. I jak już jesteśmy przy muzyce, to jeszcze coś ważnego. Jest taki utwór na fortepian, znany na cały świat, kochany przez miliony ludzi, może nawet miliard, Etiuda rewolucyjna. A napisał ją Fryderyk Chopin, podobno wtedy, gdy dowiedział się o porażce powstania z miesiąca bez liści. Serce Frycka było pełne buntu i rozpaczy. I słychać to w dźwiękach etiudy, która też była paliwem do walki o wolność Polski w wielu innych historiach. Ja bardzo przepraszam, ale to tutaj coś jest nie tak. Słucham. No bo to powstanie nazywa się listopadowe, a ja tu bardzo uważnie słuchałam. I tak naprawdę to w listopadzie toczyło się tylko 29 listopada i 30 listopada, bo
a potem to już mamy grudzień tego 1830 roku. A potem się skończyło we wrześniu następnego roku, to już nie było 2 listopada. No to naprawdę jest nie fair wobec innych miesięcy. No tak, ale to chyba już za późno na zmianę nazwy. No ale możesz spróbować napisać gdzieś do kogoś, ale nie mam pomysłu zupełnie do kogo. No bo chyba nie do Mikołaja. Dziękuję od serca wszystkim patronom. A oto najhojniejsi: Aleksandra Wrońska, Juliusz Glaser, Martyna Miziniak-Kurzaj, Anna Szkotak, patron anonimowy pierwszy.